O, dzień dobry. O, i widzicie właśnie, w co my gramy. Gramy w Dehoroszczanie Show, czyli grę podobną do milionerów, stworzoną przez tego samego twórcę, co Konon Zew Choroszczy. Już żeśmy trochę, w cudzysłowie, pograli. Znaczy tak, bo próbowaliśmy to nagrać, coś nam tam nie wyszło z ustawieniami, ale odpowiedzieliśmy na dwa pytania, odpowiedzieliśmy na nieźle, bo tak. W ogóle są dość trudne. Chyba, że jest to taka mieszanka, że będą też banalnie proste, tak. Myślę, że różnie. Tak. Więc tutaj tak naprawdę, z tego co mi wiadomo, to ta gra polega na tym, że to nie jest tak jak w Milionerach, że masz 15 pytań, tylko tak długo odpowiadasz, aż przegrasz. No widzę, bo tam był taki ranking. No, a pula pytań zresztą to jest podobno 200. Okay. Póki co. Okej, okay, więc nowa gra. Kategoria, jeszcze są w ogóle ten. Tak. O, to jest proste pytanie. A teraz on w ogóle czyta te pytania. Tak, wcześniej nie czytał. Czyli postawił wyższy płot ludzki od Krzysztofa. A, no i 20 sekund zawsze jest. No. Yeah. Kategoria. I rodzeństwa ma Jacek od psa Arona. A tutaj tego nie czyta. Kurde. A weźmy, spróbujmy. Pół na pół. No. Muszę mieć lepszą wiadomość. Trójkę? Trójkę weźmy. Nie wiem. A, czwórkę. Serio? Ej, ale to jest, kurde... Podejrzewam, że to jest w ogóle takie... Pytanie dotyczące jednego konkretnego filmu, konkretnej sekundy, nie? Dobra, dawaj. Jeszcze historia. My jesteśmy słabi w to. Jaką broń dzierży Krzysztof w swoim filmie, że z tym wygłuszaniem w stronę Tomaszka od listu? To była ta jakaś maczeta? Maczeta. No. Ty Tomaszu zajebany. O, je. Moda. Jaki rodzaj sweta nosi Krzysiek na słynnym filmie z przychadzki po lesie, którym tłumaczy Pato, jak rosną kamienie po deszczu. O kurde. Nie wiem. Sprawdzę. Jaka to była nazwa w ogóle, no. Może... Co? A co zrobiłeś w ogóle? U nas na Warmii. Nie wiem, o co chodzi. Aha. Ej, a może to jest takie coś, że jak to kliknę, to wszystko jest dobrze, okej. Okay. O, dobra, to już będziemy wiedzieć. Na tym pytaniu odpadliśmy wcześniej, czyli 2 metry. No, teraz będziemy pamiętać. Okej, okay, czyli to serduszko wiemy, co robi. Ej, to można wstrzymać w ogóle. A, według profesora Kononowicza długość gotowania się jednego worka kaszy w garnku z gorącą wynosi 15 minut. Ile według profesora zamieć trzech? 15, 45 minut. Tak, no powiedzmy. Chyba. Może. Chyba. Nie? A! Godzinę! Czyli jeszcze bardziej bez sensu, okej. Okay. Mogliśmy tak pomyśleć. O kurde. 980, łon nieboscyk, a żyje. Jeszcze raz. No. Kategoria. A weź spróbuj zatrzymać. Aha, o to chodzi tylko, okej. Okay. No. Kontynuuj. Jak postać z uniwersum Gwiezdnych Wojen zaprezentował w swym swetrze Konon R2D2. Ten robot taki. Mm-hmm. Miał sweter w kolorze tego robota. Znaczy, Historia. Pies Krzysztofa Kononowicza, Nero, mieszkał na szkolnej przez. O kurde. 3 albo 5 lat. Nawet tak długo myślisz? Myślę, że może nawet przez 5. A poczekaj. No dobra, strzelaj, jak ci tak nie wiem, ale dobra, okej. Okay. Muszę mieć lepszą wiadomość. 3 lata, bo rok to za krótko. No. Okej. Okay. Historia. W jaki dzień tygodnia miał udać się Krzysztof do ministra budownictwa ze złożenia donosu? Jadę. Ja zajadę. Czekaj. W środę do ministra budownictwa. A, dobra, chyba w środę. Chyba tak. W środę. W środę. Nie? We wtorek jadę do ministra budownictwa. A, ja we wtorek dobra. Jadę. Kurde. No. Jeszcze raz. Ej, jest historia. Mało czasu dosyć, bo właśnie trzeba jeszcze przeczytać. To jest takie trochę... Kasy wysłałem, pieniądze dawałem. Ile pieniędzy stracił Mexicano? 3000. A może nic nie... Teraz pytanie, bo mówił, że 3000 chyba straci. A, okej. Okay. Tak. Kategoria. Ale możliwe, że nic nie stracił.
Dlaczego Krzysztof utrudniał wszelkie prace? Remontowe w domku drewnianym, a chciał ich zatrzymać na stałe, by mu usługiwali. Chyba, że... Pewnie jeszcze nie zdążył twórca zrobić pewnie tak, aby wszystkie pytania w ten sposób wyglądały. Pewnie tak. Za rywalizację majscy nie słuchali się poleceń. Nie zgodnie z regulaminem pracy. Chyba, że nie przyjeżdżali i nie pracowali zgodnie z regulaminem pracy. Kurde. Może nie, weźmy właśnie, pół na pół. Weź na... Może pół na ja pół. Ja myślę, że C albo D, no. Muszę mieć lepszą wiadomość. Czy nie? Jak myślisz? Znaczy to A też jest jak najbardziej dobra, zaznaczę D, najwyżej przegramy. A. Ale nam dobrze idzie. A, dobra, bo teraz widzisz, bo ja D dokładnie nie przeczytałam, bo ja myślałam, że oni według harmonogramu tak. Krzysztofa nie pracowali. To jest autorem wiersza, gdzie jest ten chłopiec, co się z nim stało. No to jest Tomasz Baranowski. Profesor Tomasz. Wiesław Koiński. Kategoria. Dialekt warmiański. Co według warmianina staje dęba podczas niespodziewanej sytuacji. Mi włosy dęba stanęli. A nie oczy? Oczy mi dęba stanęli. Oczy. Penes! Penes dęba stanęli. Ej, to by nawet bardziej pasowało. Jaki tytuł nosi piosenka lecąca mimochodem z radia, jak zniło się podczas czytania przez jednego ze słynnych nekrologów. Rafała Bumerang za każdym razem. Ej, Szczerze, nie wiem. Chyba Bumerang. Tak mi się wydaje. Coś mam jakieś takie schizy. O! Kategoria. Społeczeństwo. Jakim samochodem porusza się podlaski ekolog? Ale czym on tam jeździł? Kurde, Toyota Corolla to była? Wezmę pół na pół, bo ja szczerze mówiąc nie wiem. Ja w ogóle nie wiem. Ja wiem, tylko że się śmieją, że silnik diesla, nie? Nie no, Mercedes. Toyota może. No. Nie wiem, ja naprawdę się nie znam. Nie znam się. Nie. I na tej postaci też się nie znamy aż tak. Jakoś nas mało interesował. Nie znam się w ogóle na rodzajach aut. Dla mnie wszystkie tak samo wyglądają. Jaki pseudonim z brzmieniem dodatkowej postaci nosił jeden z najskuteczniejszych nieco safarystów? Pampalini. To on wymyślił nieco safaryzm. Kategoria. Przysłowie wadmiańskie. A może, by, albo kto ma nieczyste sumienie, ten zakrycza oczy z diabłem się łączy się, ma zawsze czyste ręce jak laluś. Ej, a wezmę telefon do przyjaciela, no. Bo chcę zobaczyć jak gdzie. Halo. O, nie wiem. Kurwa, i nie dzwoń do mnie, kurwa, bo zmienię numer. Diabłem się. Nie. Co? Aha, dobra, bo to jest pewnie jakiś tylko procent szans, tak. Że dobrze pokażę. Bardzo dobrze nam idzie. Jako rolę Krzysztof Kononowicz. Prokuratora. Tylko wiadomo, że to jest do wyuczenia się w sumie, nie? Kochanka, policjanta, albo menela. No wiesz, prokurator też może być menelem, nie? No. Kategoria. Przysłowie warmiańskie. Dokończ przysłowie, Cubadura z wami. Raku, nie szczypaj mnie po... A ja uszczypam się za wcześnie, szczypasz dla ciebie. Jezu. Nie wiem, to B mi pasuje, bo jest też takie głupie. Bo za wcześnie szczypasz. O, zajebiście. Kategoria. Dialekt znowu. Jakim lapsusem językowym przytonezał jedną ze smakowych wódek marki Soplica? W filmie, na którym został... Soplica pingwinowa. Pingwinowa. Soplica kałowa zamiast kawowa. To też by pasowało. No. Żurawiowa. Pies Krzysztofa Kononowicza Nero mieszkał na szkolnej przez... A to było 3 lata. Przez 3 lata. Kategoria. Społeczeństwo. Jak ma na imię Kadgun mieszka... Andrzej. Niczy poruk. Nie powinniśmy ujawniać jego danych, ale cóż. On ogółem jest osobą prywatną. Z jakiego powodu trafił Krzysztof do szpitala? A razem z Wojtkiem. Zaczął wąchać rozpuszczalnię nitrą. Lub jadł za dużo śliwek. Czy może wypił za dużo alkoholu? On nie pije. Wypił za dużo mleka. No chyba mleka. Chyba tak. On alkoholu nie pije przecież. A może, mają na terytorium Niemiec. Rammstein. No. Rammstein. No, dobra. Kategoria. Jak nazwę Krzysztofa Krzysztof, 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 Krzysztof,
sombrero, sombreno, lemboro, lambero. Może weźmy pół na pół, co? No. Muszę mieć lepszą wiadomość. Sombreno, lemboro. Kurde, sombreno może. Kurde, my... Kurde. Aha, lemboro, okej. Lemboro. No dobra. To chyba w sumie... Nie to, wiem, czy jeszcze jedno podejście. To jeszcze jedno podejście. No dobra. Historia. Jakiej firmy była biała kurtka w rozmiarze 2XX? Umbro. To było, czy to była... O kurde. A może Puma? Coś mi się jeszcze kojarzy. Puma albo Umbro bym zaznaczyła. Właśnie serce mówi Umbro, ale brak mózgu mówi Puma. O. O. Kategoria. Historia. Umbro, takaś koszulka chyba była. No, jaką postać by znał słynny pluszak księdzy często zdziemiącym na żółto? Kubuś Puchatek. Mhm. Miś z Boboli. Myszka Miki. Myszka Mika. Kategoria. Flora i fauna. Jak zagrał koń ze stadniny Bogdana Kubala, ponatarczyłem po całym kruszlawie jego pysk. Nerwowo uniósł przy niej ugry skrzydlarz, zrżał w stronę Warmianina. Dobra, wezmę to. No. Jej. U nas na Warmii kulinaria. Syf według kuchni, bo ma cukowiną, czy cieka mama. A z kapuściakiem. Z kapuściakiem, no. Czy może chce rodzinką proteiną? Nie jestem to precepki. Z kapust śniak. Kategoria moda. Jak myślisz, że słuchał Krzysztof w słynnym filmie z Murzynem Umba Umba? O Jezu, na pewno nie R2-D2. Geometryczny chyba też nie. To weźmy a może pieskowy to był? A weźmy pół na pół. No dobra. Muszę mieć lepszą wiadomość. Pieskowy może. No. Jezu, ja nie wiem. Kategoria. Mitologia. Z jakiej fikcyjnej krainy pochodziło słynne alter ego wojskowy klucznik zielonej bramki w stroju arabskiego szejka? Ale nie, bo to nie z Bombasu, z Katarzu, z Dumbambiu. Nie wiem. Dumbambiu może. Dumbambiu. O! Kategoria. Teraz tak. A może. Jak na imię Makadgul, a no dobra, dobra, to już było. To jest taki miks, kurde, od pytań kategoria, trudnych, nagle proste jakieś są. Jaki skuteczniejszy. A, dobra, to też było. Chociaż wydaje mi się, że i tak wcale te pytania nie są aż tak bardzo proste. Wydaje mi się, że ktoś, kto dopiero kategoria, na przykład od niedawna ogląda, to wiesz. No. Ciężko. O Jezu. A, chyba wiem. Emilio Butragueno chyba. Aha. Coś tam się Olgerdano z tego śmiał, no że on cały czas o tym mówi. Aha, ciekawe. Kategoria, historia. I widzisz, to jest taka pierdoła, że nawet bym o tym nie pamiętał. Ile więcej lat miał Jan Lesgos, gdy według swoich wspomnień zaczął palić papierosy, które chował sobie do książek, nie mówiąc, że nie. Nie wiem, weźmy do Majora zadzwońmy. No. Poda nam złą odpowiedź. Tak. Tak, halo. O, nie wiem. Kurwa, i nie dzwoń do mnie, kurwa, bo zmieni. Może 10-12. 10-11, no 10-11, no. Bo 12-13 bym obstawiał. A ile? 6-7. Ej, o. Też o tym właśnie myślałem. A, no. Widzisz. No dobra. No, także musicie pamiętać o tym, że ta gra jest dalej w fazie beta testów i moim zdaniem fajnie jakby na przykład dali możliwość tworzenia banku pytań. Tylko oczywiście ktoś by musiał je sprawdzać, czy są rzetelne, akuratne i sprawiedliwe. No, to by było ciekawe, bo teraz widać, że jednak się powtarzają. Mi się ta gra bardzo kojarzy. Kiedyś było bardzo dużo takich darmówek z milionerami. Byli milionerzy, milionerek. I tam właśnie też często dodawali edytor pytań. No. Więc jak ktoś chciał, to mógł sobie wykasować wszystkie pytania i dodać kompletnie debilne, typu jaki kolor ma czerwony maluch pani Władzi, nie? Coś takiego. Także no, polecamy, sprawdźcie swoją wiedzę, chociaż wiecie, no... Chyba lepiej trochę się znać na fizyce, geometrii, czy na, nie wiem, literaturze polskiej, ale ta wiedza też jest potrzebna. To jest ważniejsze. Kultura. To jest pop...
kultura, fikcja. Tak. Do widzenia Państwu.